Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w dniu 23. Ta noc była spokojna, no i mamy sporo rzeczy i Zoran czuje się znacznie lepiej. Musimy mieć na niego oko. Wydaje mi się, że jest lekko chory. Nie, jesteś zwyczajnie chory. Nie ma co tu, kurde, oszczędzać na tych lekarstwach, powiem szczerze. Dobra, ty jesteś bardzo zmęczona, bardzo głodna. Mamy natomiast sporo przedmiotów. Mamy 9 stopni, więc chodź tu i pójdziesz spać. A właściwie to pójdziesz zjeść, pójdziesz spać i Zoran będzie wszystko robił innego, bo widzę, że jest skoczny jak sarenka. Nie będziemy naprawiać już nic. No i czekamy, kurde, na to złoto. Pójdziemy raczej do mechanika. O to złoto. Go, go, go. Wziąłeś leki? Wziąłeś. Weź spróbuj ulepszyć. Jeżeli mamy karabin, kurde, to będzie dobra sprawa. No. Bo to już się nie zapadnie. I wydaje mi się, że raczej wyjazd stąd będzie końcem gry, aczkolwiek różnie to bywa, ale tak mi się wydaje. Pójdziesz tu, pójdziesz dołożyć do pieca. No może by tę gitarę naprawić, no ale... że jest tyle rzeczy do roboty. Tu. Możemy zrobić siekierę już teraz, możemy zrobić piłę. Aj, kurde, trzeba było strzelbę wziąć. Pistolet. Może by to ulepszyć. Próbujemy dwóch części. Mamy mikser, jedną część taką i 40 komponentów. Masakra. Głodny, zmęczony, no dobra. Ty, moja miła, idź tam. No, żarcia jeszcze mamy w sumie sporo. No, siekierę można zrobić. No trzeba, kurde, było tą strzelbę wziąć. Ja wziąłem karabin, nie? Mamy pociski w ogóle jakiekolwiek? Nie. No to także, tak czy inaczej. Nóż jedyną nadzieją, ewentualnie siekiera. Mamy proch, ale nie mamy łus. Nie, mamy łus, czyli można w sumie zrobić dwa naboje. Tego będziemy potrzebowali. No i komponentów znowu. No i chyba tyle. Bo ty jesteś bardzo zmęczona. Ty jesteś zwyczajnie zmęczony, ale nie wiem, czy jest sens cokolwiek robić dzisiaj. Chyba nie. 10 stopni. Oho. Ktoś ma nas dziś odwiedzić. A to dobrze. Gostek. Ty jesteś zmęczony. No ale zwyczajnie zmęczony, dobra, chodź. A dobrze, że coś takiego jest, bo w normalnej grze po prostu gra nie zwraca uwagi na to, czy ktoś ma nas odwiedzić, czy nie. Tu mapa. Wyseni. Siemano. Ale to chyba on nie może gadać. Tak mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że to Ania jakby decyduje, czy oddamy mu coś. Tak mi się wydaje. No dobra, spróbujmy zagadać z typem. Zaraz to się zawali na głowę. Ważne, że mamy, kurde, te wszystkie opały. No. Jest może Milena. Nie ma jej już od kilku dni. Czy mogę pomóc? Zostawiłam jej swoje stare książki. Obiecała je dla mnie ukryć. Dziś próbuję uciec z miasta przez rzekę. Chcę je odebrać. Tuż, już ich nie mamy. Co? Jak to? Nie martw się. Są w lepszych rękach niż twoje. Oddaliśmy je dzieciom w sierocińcu. Pomogą mi zapomnieć o wojnie, przynajmniej na jakiś czas. Jak? Jak śmiecie? Te książki były moją przepustką do wolności! Moją ostatnią deską ratunku! Obiecaliście, że będą tu bezpieczne! Kto ci obiecał? Chyba nie ja. Milena obiecała! Wszystko powiem, że jesteście bandą zwykłych złodziei. Carewicz, no... Z drugiej strony, możemy powiedzieć, ucieknij przez kanały razem z dziećmi. Czemu takiej opcji nie było? Aż kurde, otworzy drzwi. I nie pokazuj się tu więcej!
Bo jestem zmęczona i muszę iść się położyć. 8 stopni, natomiast trzeba będzie dorzucić. Słuchajcie, wolę jednak teraz wykorzystywać ten opał. Zwłaszcza, że mamy go jeszcze sporo. 5 dziennie, no to przynajmniej 4 dni. Plus tam jakąś deseczkę ewentualnie. Można dorzucić, zwłaszcza, że nie mamy leków, no. Wiecie co? Dopierniczymy do pieca jeszcze więcej. O kurde, moje kości. Dobra, koniec dnia. I teraz. Głodny, chory, bierze leki. Ty, mój miły, czuwaj. My pójdziemy do warsztatu. Może mogę wziąć? Tak. Nie ma co. Nie potrzebuję tutaj już nic stąd brać. Zagadamy z typem. Co by wziąć? Część od niego oraz oczywiście kolejne drobiazgi. No tu nie ma co się zastanawiać specjalnie. Nad niebraniem ich, zwłaszcza jeżeli chcę ulepszyć warsztat. Wydaje mi się, że części nazywają jakie? Elektroniczne potrzebuję. No i powoli też będziemy chyba brać, o ile będą te części elektroniczne. A powoli będziemy brać również... Gostek, gdzie ty jesteś? Ej! Masz dla mnie coś błyszczącego? Mam. Ten naszyjnik dużo znaczył dla... A to nie wiem, czy to nie jest jej naszyjnik. Dobra, dobra, to już nie twoje zmartwienie. Tutaj masz części, interesy z tobą to sama przyjemność. Życzyłbym zdrowia, ale wiesz jak to teraz bywa. What? Chyba, że części po prostu to są różnorakie części i on przyniesie je. Czy coś takiego. Deseczka, wiecie co? Trzeba będzie się zacząć zastanawiać nad tym wszystkim tutaj. Wziąłbym to. Jedzenia w sumie nie potrzebujemy jeszcze teraz. Potrzebujemy na pewno komponentów i to tak w miliardowych ilościach. Desek chyba nie potrzebujemy. Będzie trzeba się tutaj rozejrzeć jeszcze. O, właśnie za tym między innymi. Części dobro... O, właśnie ten. Tę dubeltówkę. Trzeba będzie wziąć. No to będzie bardzo dobry pomysł. Dobra. 16. No bez amunicji nic nie zrobimy. Będzie dubeltówka. Jeszcze dwa komponenty. To będzie 20 komponentów. Wydaje mi się, że trochę mało. Jednak nadal. Pytanie, czy byłem na górze? W tym pomieszczeniu? Chyba byłem. Sorry stary, że ci ten garaż obrabiam, ale... Wiesz jak jest. Życzyłeś mi zdrowia, a bez tego zdrowia nie ma. Weźmiemy to. Część elektroniczną potrzebuję. To jest jedna, więc zamienimy się. Tu. Dubeltówka. No i ewentualnie co innego jeszcze. Potrzebuję jeszcze części, kurde, jednej. No i to jest dubeltówka, nie? W szafie. Tak. Może to być mało, kurde, tutaj tego. Ale mam wyjście, kurde, nie ma. Nie, gościu nie ma chyba tego. Można by zobaczyć, czy tu ma. Chyba, że tu kazał mi pojrzeć. Gościu jest daleko, mam nadzieję, że nie widzi. Jak sobie przeglądam jego rzeczy... No ale to przecież miałem wziąć to. Miałem to dostać. I tego też potrzebujemy. Zabieram. Dobrze. I chyba to. Tu jest 6. 6 razy 4, 24, więc wydaje mi się, żeby jednak wziąć proch. Dobra, stary. Dzięki. Interesy z tobą to przyjemność. Właśnie mam nadzieję, że to miałem tak wziąć.
Zresztą mogłem go kurde okraść wtedy, no ale... I byśmy zachowali naszyjnik. Ale cóż. Mam nadzieję, że będzie można ulepszyć warsztat. Wtedy będzie można stworzyć pociski. Ulepszyć dubeltówkę. I kamizelkę. I mam nadzieję, że Zoran nie został zaatakowany, bo nie mamy leków. Znaczy mamy bandaże, ale no właśnie leki się skończyły zwykłe. Oddała mój naszyjnik. Przygnębiona, nie? Ale przynajmniej noc była spokojna. Ile będziemy musieli jeszcze poświęcić. Coś musiało się wydarzyć. Zaczynam martwić się o Milenę. Aha, to tak, tak powinno być. Powinniśmy obmyślić plan ewakuacji, gdyby nie wróciła. Jasne, warto się przygotować, ale ona wróci. Musi. Twarda z niej sztuka i wróci choćby nie wiem co. Miejmy nadzieję. Dobra, ty jesteś bardzo zmęczona, więc hopa tu. Ty, jesteś lekko chory, smutny i zmęczony. Mam dla ciebie ciekawostki. Wiesz co, chodź tu. Zrób ten silnik. Tylko moment. Bo jak zrobimy silnik, może nam nie starczyć na ulepszenie warsztatu, a to jest ważna kwestia. Bo coraz częściej są kurde te ataki. Potrzebujemy 40. Dobra, to i zrób silnik. Ty moja miła dorzuciłaś do pieca? Tak, jesteś bardzo zmęczona, więc hops. Tak. Mileny nie ma już od kilku dni, wszyscy się martwimy, ale co gorsza, nie wiemy co robić, kiedy już wszystko przygotujemy. Mamy jechać bez niej? Jak długo mamy czekać? Tam kurde, gdzieś ktoś zatrzymał. To się zawaliło, nie? Ale już się nic nie zawala, całe szczęście. Więc tak naprawdę nie trzeba było kurde żadnych tam podpór robić, no ale kto to wiedział, nie? Dlatego właśnie te pierwsze wrażenia z gry są bardzo ważne, ponieważ za każdym kolejnym razem już pamiętamy mniej więcej co robić, czego nie robić. Gościu czeka... Żołnierzek. I co, mam decydować, że oddamy ten obraz? Dobra. The truck is ready, tak się nazywa. A można spierdzielić stąd. Dobra. Panie, jestem chory, bardzo głodny i zmęczony. Daj mi pokój. Ale przynajmniej 10 stopni jest. Musimy przedyskutować parę spraw. Pułkowniku. Jak przyszedł pan do Mileny, nie ma jej tutaj. Właściwie to chciałem porozmawiać z tobą. Mam propozycję. Już ją rozważyliśmy, pułkowniku. Nie jesteśmy zainteresowani. A czy przemyśliliście powagę sytuacji? Moje rozkazy są jasne. Wszystko, co widać dookoła, zostanie zniszczone. To miejsce doszczętnie spłonie. Stracicie wszystko, co tak bardzo chcieli... przepraszam, nie ten akcent. To miejsce doszczętnie spłonie. Stracicie wszystko, co tak bardzo chcieliście ocalić. Jeszcze zobaczymy. Milena poświęciła całe swoje życie, by ratować to muzeum. I straci je. A kto wie, co oprócz niego. Znajdziesz mnie w posterunku wojskowym. Moi żołnierze cię przepuszczą. Moja propozycja wciąż jest aktualna. Przynieś obraz, a ocalisz całą kolekcję. Nie pozwól, by przez ten obłęd zniszczono wszystko, na czym ci zależy. No i teraz pytanie. Czy... mamy czekać, mamy pewnie dwa wyjścia, albo i tam więcej jeszcze zakończeń. Albo spadamy teraz, z samym ekwipunkiem zostawiamy Milenę. Albo idziemy oddać obraz i wtedy żołnierze nas nie napadną i będzie można tu przeczekać do końca wojny, tak mi się wydaje. Albo jeszcze inne ciekawe rzeczy. Natomiast teraz potrzebujemy wziąć to. No bo samochód jest gotowy. Wydaje mi się, że trzeba spadać tam. Czekamy jeszcze jeden dzień. Kończą nam się te warzywa. Powoli. Ciężarówka naprawiona, bak pełen benzyny, brakuje jednak najważniejszego, Mileny. Wciąż nie wróciła. Naprawdę się martwię, ponieważ pierwszy raz wyszła na tak długo, o niczym mi nie mówiąc. Wiem, kochani, że nie czytam dokładnie tak, jak jest napisane i dorzucam parę słów albo pomijam. Ale robię to z premedytacją. Nie żeby was wkurzyć, tylko żeby nadać może innego zabarwienia wypowiedzi. Także kochani,
lekko chory, ale nie bierzesz leków, weź te leki. Weź te leki i idź spać, mój miły, bo jesteś też zmęczony. A nie, weź sobie to. Weź sobie zupeczkę. No i spać. No i pytanie, kurde, czy coś robimy? Lekko chory bierze leki, zmęczony i głodny. Wydaje mi się, że zdążymy. Zadowolona, głodna i zmęczona. Mam nadzieję, że nie będzie zmęczona. Gdy tylko Milena wróci do muzeum, musimy rozpocząć ewakuację. Ciężarówka jest naprawiona i zatankowana. Musimy dokończyć swoje obowiązki przy eksponatach i możemy ruszać w drogę. No, przy eksponatach już nie ma co robić. Natomiast temu daliśmy ten naszyjnik. Zastanawiam się, czy komuś coś mieliśmy jeszcze dać z naszych eksponatów. I wydaje mi się, że chyba nie. Mamy na pewno na stacji benzynowej jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy. Zwłaszcza, że tam były jeszcze warzywa. Więc to powinno styknąć. No. Tak mi się wydaje. Głodna, zadowolona, zmęczona. Tu już więcej rzeczy nie ma do roboty. Więc chyba spoko. Co dorzuć może do ognia? Jeszcze. Kwestia jest tego, żeby kurde nie być chorym tutaj. I pójdziemy spać do końca dnia. No. Wypoczęła sobie, także spoko. Jest baza wojskowa. Aha, właśnie temu możemy oddać. Więc albo, tak mi się wydaje, że tak to jest. Że albo oddamy obraz i poczekamy na Milenę. Albo spadamy bez Mileny. I z obrazem. Więc... No, części bardzo dużo, jedzenia bardzo dużo. Tutaj potrzebujemy też, kurde, wziąć te... rzeczy. Do supermarketu nie potrzeba. Dworzec kolejowy. Co, pójdziemy do tego. Na stację benzynową. Jeszcze poczekamy jeden dzień. Bez Mileny. I... No i zobaczymy, co się wydarzy. Wiem, że te wszystkie rzeczy tutaj trzymałem w jednym miejscu chyba. No i potrzebujemy, kurde, przede wszystkim... Chyba części elektroniczne mamy. Natomiast komponentów potrzebujemy miliard. Broń, broń, broń. Wiecie co? Weźmiemy w razie W. Tę lampeczkę możemy też wziąć. To jest ważna sprawa. Części do broni potrzebuję, ale czy potrzebujesz tak bardzo, tego nie wiem. Bo jest kwestia... Chociaż desek mam miliard. Bo jest kwestia... Weźmiemy ten nawóz. Czego kwestia jest? Kurde, nie wiem. Że żeby naprawić na przykład jakąś broń, bo kamizelkę, potrzebujemy części broni. No, to jest 20, powinno styknąć. Pytanie, czy jedną tą zamiast komponentów. Wydaje mi się, że to będzie lepszym pomysłem. Natomiast lampeczkę weźmiemy w razie W. Tu jest jedzenie. Ale jeszcze zerkniemy, co za jedzenie tutaj jest. Woda jest. Wiecie co? Weźmiemy wodę. Bo woda też się kończy powoli. Chociaż tam było sporo wody, ale... Weźmy. O. Tak. Pełne staki. No. A i tu są jeszcze leki ziołowe. I nabój. Wydaje mi się, że lampeczkę oddamy. Nie, dobra, jest okej. No krótkie te wyprawy są, no bo już wiemy, co jest gdzie. Więc nie trzeba jakoś specjalnie
się zastanawiać, co potrzebujemy, gdzie iść. Natomiast, no właśnie, można by piłę zrobić. Pójść na przykład na dworzec, jeszcze tam może mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Siemano. Noc była spokojna, bardzo się cieszę i bardzo dobrze. Widzisz, Zoran, ciężarówka gotowa. Już wkrótce będziemy mogli ocalić zbiory. Wciąż mamy sporo do zrobienia, ale masz rację. Powinniśmy się cieszyć, może to tylko jeden mały krok, ale za to krok w dobrym kierunku. Dobra, bardzo, bardzo głodna, ale tylko zwyczajnie zmęczona. Go. Lekko chory i zmęczony. I nie wziąłem, kurde, tych listków, nie? Oj, kurde. No, warsztat ulepszmy. Ty, moja miła. Zjedz sobie. I pójdziesz spać. No, ulepszmy sobie to. Ty sobie zjedz i pójdziesz spać, natomiast ty jak ulepszysz, to pójdziesz spać i wtedy za... o pierwszy jak Ania się wyśpi, to ty będziesz działał, natomiast kurde... Zobaczmy, ile opału mamy jeszcze, 12, kurde, to się zaczyna kurczyć. Powolutku, no bo zrobiliśmy też posiłki, nie? No oczywiście siekierę można by zabrać na jakąś misję. Na przykład do... na dworzec. O, mamy pociski, mamy to. Bo tu nie potrzebujemy części broni, nie. Wiecie co, zróbmy najpierw kamizelkę. Chociaż moment. Bo kamizelka potrzebuje 10. Do nabojów też potrzebujemy. I piła. Piłę zrobimy jedną. To na bank. Bo ty jesteś zwyczajnie zmęczony, więc jak od pierwszej pójdziesz spać, to będzie akurat. Więc teraz możesz jeszcze działać. Zwłaszcza, że jest 10 stopni. Piłę mamy. Potrzebujemy stworzyć na pewno super shotguna. Można by pójść tam, gdzie są ci kurde tamci typy i pozabijać wszystkich. Ale zabiję was wszystkich. No ale kwestia jest tego, że nie chcę tam iść. Można by iść kurde i zabić posterunkowców. Co mamy... W sumie jest do zrobienia tak naprawdę, bo mamy... Tylko nie mamy hełmu. Mamy kamizelkę, mamy strzelbę. Całkiem chłodno. Zrobimy na pewno naboje. Te trzy. No, nie no, z trzema nabojami to sobie nie powalczę. Raczej. No i ty jesteś kurde lekko chory. Nie wiem właśnie co zrobimy, gdzie pójdziemy. Wydaje mi się, że pójdziemy jednak na stację PKP. I tam przepiłujemy niesamowity ten. Niesamowitą kratę. Nóż, nic nie zrobię już. Nóż, nic nie zrobię już. Można by ewentualnie pójść do supermarketu, przehandlować to na leki. Albo, jak ty wstaniesz, moja miła, za niedługo. To... Zobaczymy, czy w warsztacie można zrobić ten destylarny do leków. Ale wydaje mi się, że nie, z tego względu, że nie mamy komponentów w ogóle. I deski też się zaczynają kończyć. No ale myślę, że to był dobry pomysł, żeby to ulepszyć i stworzyć broń, amunicję i tak dalej. Natomiast, no nie ulepszyliśmy kamizelki. Naprawdę, nie wiem, kurde, czy nie uciec. O! No. Można by już faktycznie zrobić z desek powoli. Chociaż nie, ty jesteś tylko głodna. Można by zrobić z desek opał, z tego względu, że deski są dostępne jeszcze w jednym miejscu. Wody mamy miliard, więc o wodę się już nie będę martwił. Teraz komponenty faktycznie są potrzebne. Bo jakbym chciał ulepszyć kuchenkę, to je teraz nie ulepszę, bo musiałbym zjeść najpierw. Produkcji leków i opatrunków potrzebujemy 4 jeszcze i 14. Bo resztę mamy. No. Antywłamaniówki można by wsadzić. Wtedy może nas nie będą okradać tak często gęsto. Rozejrzmy się jeszcze, może coś będzie faktycznie do zabrania, ale wydaje mi się, że nie, w sensie do przeniesienia na ciężarówkę.
Cyk, 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 zgromadź eksponaty rozproszone po Bogoren. To może być ciekawostka. No ale to jeszcze nie mamy chyba wszystkich tych. No i zbuduj kolejny piecyk. Można by zbudować piecyk, ale w nim nie palić. W ten sposób, by zabezpieczyć zbiory muzealne. Leny nie ma w naszym schronieniu, natomiast wrócił pułkownik. Znowu namawiał do przekazania obrazu. W zamian za bezpieczną drogę ucieczki. Wiecie co? Chyba pójdziemy tam do niego. Z tym obrazem. No. Pójdziemy. Wolałbym faktycznie parę rzeczy chyba stracić, ale uciec i mieć inne rzeczy też cenne. Przepraszam cię bardzo. Oczywiście bierzemy łom. Nie wiem, czy piłę brać. Nie wiem, czy tam w ogóle wejdę. Więc pójdźmy na razie z łomem. Wiecie, to może być tylko taka przepustka, taka tu i tyle. Natomiast... Momento! Uważaj na czołg. Dawaj, wszystko. Nie mogę wrócić z pustymi rękoma. Siemano! Ani kroku dalej! Szukasz kłopotów! Przyszłam do pułkownika. Oczekuje mnie. Mam do przekazania obraz, który mam w kieszeni. Pewnie jesteś z muzeum. Zaczekaj tu. Funkcjonariuszu, zabrałaś tę osobę do pułkownika. Możesz już wejść. Do biura. Ruchy. Patrzę, czy coś można tutaj ukraść. Pytanie, czy on przyjdzie tu faktycznie, czy nie? Powrotem. Czy da radę to otworzyć? Tu można coś podjumnąć. Aha, nie oddalaj się. No dobra, to jest kwestia... Tego, że chciałem zamknąć drzwi i ukraść, nie? No wiecie, kradzież, a zabójstwo to jednak są różne rzeczy. Według mnie, w takich warunkach. Szefie! Na górę? No właśnie, pytanie, czy faktycznie będzie można coś jumnąć w tak zwanym międzyczasie? Przepraszam. No tak się schyliłam. Sznurowadło mi się rozwiązało. Zajmę ci czekać na zewnątrz? Co tu? No come on! Pułkowniku! Ale się kurde spierdzieliło. Jak to się wydarzyło? Nie wiem, kliknąłem gdzieś coś, chyba że oni oni tego... Dobra, wiem. Kwestia była tego, że... Kazał mi czekać na zewnątrz. Ja nie odszedłem na drzwi, włączyła się walka, miałem z automatu łom w dłoni i zaczęła się napierdzielanka. Zoran popełnił samobójstwo. Mam nadzieję, że tego nie było. Idziemy w tę noc jeszcze raz tu. Myślę, że dni, no ale chcę, kurde... Tak, co za masakra. Wybaczcie, kurde, ale nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Bo tu chyba gadaliśmy z pułkownikiem, nie? Tu się w sumie za dużo nie działo. Tak, tak, tak. Bardzo głodna, zmęczona. Go tu. Ty go w ramach ulepszania. Weź dowal do pieca. W międzyczasie. Wybaczcie. Przewincie sobie po prostu. Do tamtej nocy, prawda? Ja niestety nie mogę, bo nie renderuję tych odcinków. Nie mogę niestety tego wyciąć. Wrzucam je po prostu raw. Raw. Właśnie, momento. Można by tę kuchenkę ulepszyć, bo w sumie z kuchenki też korzystamy często. Więc... Więc to nie będzie też głupi pomysł. Bo tak naprawdę do czego potrzebujemy jeszcze
no, naszych przedmiotów, prawda? No, ewentualnie do leków. W sumie z drugiej strony, jak Rubena nie ma, no to dwie osoby sobie dadzą radę tutaj, nie? Myślę. Mniej gąb do wykarmienia. Łóżka mamy. Dwa. A te portrety oczywiście to są też, między innymi deweloperzy właśnie z 11-bit Studio. No i dobrze w sumie. Jak można zaoszczędzić pieniądze? Dlaczego nie? Bo to dzisiaj pułkownik przyszedł? Tego nie wiem. Chyba, żeby się kierę wziąć. Zresztą nie, tam można było coś otworzyć, ale można by wytrychem, kurde, nie mamy wytrychu, bo sprzedaliśmy. Można by wziąć nóż. Tak, w razie W. Nie zamierzam robić zadymy, ale jak mnie zaatakują, będę mógł się bronić. Spoko, spoko. Zabieram tu deseczki i to wszystko, co tu jest. No, a musimy tych znaleźć, kurde, sporo. Komponentów. Ani kroku dalej, wiemy. Super, super. Momento. I go tutaj... No, ale gościu widzi, więc... Na razie będziemy szli taką. Spokojnie. Tu ci się napierdzielają. Spokojnie, wiem, gdzie pułkownik mieszka. Ukradniemy te rzeczy tam na góry. Tam z góry. A, przepraszam. Tam na górę. Tu. A żeby w bazie wojskowej, kurde, po drabinie trzeba było wchodzić? Pytanie, czy tu był ktoś. Jeżeli gościu zamknie drzwi... Nie wiem, czy dachem nie można uciec. Jeżeli gościu zamknie drzwi, czekaj tu, poinformuję go o twoim przyjściu. No dobra, to ja będę tutaj szybciutko. Chcę się z panem widzieć. Szybko! No, takie tam drobiazgi. Możesz się spotkać z pułkownikiem, czeka na ciebie dzienny. Mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. No raczej. Mam ten oto tu obraz. A gdyby go tak, kurwa, zadźgać teraz? Ale nie będziemy tak robić. Przeszłaś. Taki kawał z muzeum. Z muzeum! No myślam się, że masz ze sobą obraz. Mam. Mądra decyzja. Achievement się nazywa The Colonel. Dopilnuję, by trafił w dobre ręce. Dużo poświęciłam, by go tu przynieść. Okłamałam ludzi, którzy mi ufają. Powiedz, że było warto. Ale, przepraszam. Powiedz, że było warto, że dotrzymasz słowa. Przełęcz górska na południu to droga pilnowana przez moich żołnierzy. To wasza droga ucieczki. Moi ludzie was przepuszczą. Jak mogę mieć pewność, że dotrzymasz słowa? Nie masz wyboru. A teraz idź, zanim ktoś nabierze podejrzeń. No dobra, gościu.
Mam ochotę tak go kurde dziapnąć tego typa tu. Ale nie mogę. Dobra, wydaje mi się, że będzie mnie odprowadzał, czy nie? Czy to jest ten moment, kiedy... Zgubiłem ślad. Tu jestem. No i... Won! Do wyjścia! Do wyjścia! Kochani, widzimy się jak wrócimy z tego, bo to jest przecież jakaś tragedia. Dzięki, pa pa.